Cześć, w tym filmie zaprezentuję Wam kilka ofert elektronarzędzi Parkside z Lidla, które będą obowiązywały od tego i od następnego tygodnia. Natomiast przyjrzymy się również jednemu narzędziu z oferty teraźniejszej, które, któremu po prostu warto poświęcić trochę uwagi. Dobra, najpierw kilka słów na temat frezarki górnowrzecionowej o mocy 1200 W, która jest dostępna od soboty, od wczoraj, od 12 marca za 179 zł. Ja taką frezarkę posiadam model Poe F 1200 c 2 Kupiłem ją około 2,5, może 3 lat temu. Przechowuję ją w walizce kubrika, ponieważ w oryginale dostajemy tylko papierowe pudełko. No frezarka tuż powinna mieć jakąś skrzynkę narzędziową na siebie. Dodatkowo również mam tutaj ten zestaw frezów, który jest dostępny. A frezy z zestawu z frezarki mam tutaj w kubełeczku. Używałem jej do prac typu półki w spiżarni, do budowy altanki, do budowy jeszcze takiego garażu drewnianego. W altance po prostu chciałem sobie wszystkie krawędzie każdej belki, każdej krokwi obrobić, jakoś ładnie wykończyć, żeby to było ładniejsze, żeby to było ciekawsze. No i frezarka spisywała się bardzo dobrze. Wszystko tutaj fajnie, sprawnie chodzi. Nie była ani razu odsyłana na, na gwarancję po prostu. Żadnej usterki z nią nie miałem, nic się z nią nie stało, chociaż czasami długo pracowałem bez przerwy. Natomiast doczepić się można tylko tutaj, że nie ma tych osłon na te prowadnice, ponieważ tam się dostaje kurz, pył, trociny, no i to się po prostu troszkę przycina. Jak chodzi o pracę taką frezarką, jak chodzi o frezy z zestawu i te frezy tutaj kupione osobno, no to moje drewno, czyli sosne, sosna, miękkie drewno, ja pracowałem na sośnie, to sosne trochę strzępiły, musiałem to potem lekko papierem ścielnym, jakimś niedużym, delikatnym przejechać, żeby tam po prostu nie było takich małych zadziorów. Nie wiem, czy to wina mm, miękkiego drewna po prostu, czy frezów, no ale kiedy frezowałem drewno małą frezarką akumulatorową 12V, no to tam nie miałem takiej sytuacji. Ale mamy nową ofertę, która będzie obowiązywała od soboty 26 marca. Jak chodzi o te narzędzia i o te, które za chwilę Wam będę omawiał, mamy adnotację, że są one dostępne tylko w sobotę 26, natomiast tylko w wybranych sklepach będą do niedzieli 27 marca. Zaczniemy sobie od moim zdaniem najciekawszego elektronarzędzia, które będziemy mogli kupić. Mamy myjkę ciśnieniową 2400 W. Za 500 zł, ale za 500 tych tylko w sobotę. Natomiast w niedzielę i tylko w wybranych sklepach będzie dostępna w niedzielę, będzie już za 600 zł. Mejka o wydajności maksymalnie 500 litrów na godzinę. Maksymalne ciśnienie to 11,5 MPa 115 barów. No i mamy tutaj dosyć duży zestaw akcesoriów: w zestawie uchwyt, pistoletu, lanca, dysz, awario, końcówka turbo, obrotowa szczotka do mycia, igła do czyszczenia dysz. Złączka do wody, szybko złączka z adapterem do węża ogrodowego, wąż wysokociśnieniowy, środek czyszczący 500 ml. Nie znajduję tutaj nigdzie na podanych długości tych wężów, także tego nie powiem. Mamy 3 lata gwarancji na produkt. Nie ma tutaj podanego dokładnego modelu. Ja bardzo podobną mejkę mocy 1802 testowałem na swoim kanale, porównywałem z innymi mejkami, Link do testu będzie tutaj u góry. Natomiast ta myjka wygląda bardzo obiecująco, ponieważ mamy naprawdę dosyć bogaty zestaw akcesoriów. Chodzi tutaj o samą tą szczotkę, za którą byśmy musieli wydać około 100 zł. Mamy dwie podstawowe dysze, no i jest ona troszkę zmieniona. Widzimy tutaj ten uchwyt, wysuwa się do góry, jest znacznie lepsza niż ten otwierany uchwyt, jak w tej myjce 1800 W. Natomiast z tyłu, nie wiem czy to jest kołowrotek na wąż, jeżeli tak to bardzo fajnie, jeżeli nie, no to trudno. Jak chodzi o myjki ciśnieniowe Sparkside, są to narzędzia jedne z najmniej awaryjnych, mają bardzo dobrą opinię. No i tak widać bardzo dobry stosunek ceny do jakości, wydajność, wydajność, moc jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli porównamy taką myjkę, na przykład z Kercherem K5, również jest takie porównanie na moim kanale. No to oczywiście Kercher wygrywa, ale czy jest kilka razy lepszy? No nie do końca powiedziałbym, że jest kilka razy lepszy, a jest na pewno kilka razy droższy. Jeżeli ktoś potrzebuje umyć sobie kostkę brukową, umyć płot, samochód, jakiś tam silnik, który nie jest doszczętnie wykończony, zalany, moim zdaniem ta kamika jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dalej mamy leżankę montażową i stołek warsztatowy 2 w jednym. Za 140 zł, również 3 lata gwarancji. Złożona do 120 kg, rozłożona do 150. Rozmiary rozłożonej to 91 na 41 na 12 cm, natomiast złożonej 46 na 41 na 37 cm. Sam posiadam taką leżankę, jestem zadowolony, nie jestem oczywiście żadnym mechanikiem, ale jeżeli chcemy gdzieś się położyć coś pod jakąś maszynę, jest ona dobra po prostu, żeby nie leżeć na jakiejś podłodze czy szmacie, a bardziej tego używam jako taki stołeczek, jest to fajna sprawa, bo jest ruchomy, można łatwo szybko się gdzieś obrócić za pomocą tych obrotowych kółeczek, no i ja go użytkuję bardziej jako właśnie takie krzesełeczko w garażu. Dalej mamy hydrauliczny podnośnik stemplowy, dwuczęściowa dźwignia, ponosząca zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu 80 zł, 3 lata gwarancji. Mam taki podnośnik, również jest film na moim kanale o tym podnośniku. Bez testu, tylko sama opinia. Zrobię test, pokażę wam, jak to. Dokładnie działa. Moim zdaniem, czy do samochodu, do czegoś lepszym rozwiązaniem będzie kupienie sobie tak zwanej żabki. Jak chodzi o takie podnośniki do samochodu, moim zdaniem lepiej sobie kupić typową żabkę, również jest dostępna czasami w Lidlu. Ma ona po prostu większą powierzchnię podparcia, jest to według mnie bezpieczniejsze niż na takim po prostu bolcu. Oczywiście trzeba powiedzieć, że taki podnośnik powinno się używać tylko z kobyłkami podporowymi, żeby samochód nie stał tylko na tym podnośniku. Kolejnym ciekawym elektronarzędziem jest wyżynarka 800 watów za 120 zł. Pamiętam, około 2 lata temu była jeszcze za 100. Jest to wyżynarka sieciowa 800 a więc jest to dosyć duża, to będzie dosyć duża wyżynarka i bardzo mocna. Liczba skoków na biegu jałowym od żera do 3100, długość skoku 22 mm. Maksymalna głębokość w drewnie, no to wiadomo już co sobie tam tniemy. Tu jest napisane 80 mm, w metalu 8 mm. Cięcie ukośne z prawej i lewej, czyli regulowana stopa ślizgowa. Mamy kąty 0, 15, 30 i 45 stopni. Tej wyżynarki jeszcze nie używałem. Mam wyżynarkę sieciową Sparkside'a tylko że innego typu, nie typu żelazko. Ona jak najbardziej tnie, jak najbardziej się sprawdza dobrze. Natomiast tego typu mam wyżynarkę akumulatorową. No, i w tej akumulatorowej minusem była bardzo giętka, która się wyginała. Ta stopa ślizgowa, była po prostu cienka. Nie wiem, jak jest z tą wyżenarką. Jeżeli ta stopa będzie dosyć twarda, nie, nie będzie się wyginać, to będzie to jak najbardziej dobre urządzenie. Mamy tutaj lampkę podświetlającą LED, laser, czy stopniowa regulacja nachylenia, czyli po prostu posuwu tego brzeszczota. Funkcja dmuchawy do cięcia bez wiórów. Dalej mamy stację lutowniczą z regulacją temperatury, 48W, za 50zł, 3 lata gwarancji. Ja posiadam identyczną stację, tylko że z -O tul z Biedronki, była w promocji chyba za około 20zł. No i używam jej sporadycznie oczywiście, bo nie jestem jakimś tam elektromechanikiem, coś w tym stylu. Natomiast do takich drobnych spraw, jak są tutaj na przykład pokazane na rysunku, to się przydaje, coś tam sobie przylutować, jak najbardziej to będzie topić. W zestawie mamy końcówki wymienne, kształt okrągły i płaski, dwie szpule cyny lutowniczej po 5 gramów, grubość 1,5 mm i 1 mm. Temperatura ustawiana w zakresie od 100 do 500 stopni Celsjusza. Uniwersalne zastosowanie do prac elektronicznych, modelarstwa i hobby. Jak chodzi o regulację w mojej Niteo, tam nie mamy napisane czy na jedynce, czy na dwójce mamy ile stopni, po prostu trzeba to robić na wyczucie. Tutaj wydaje mi się, że jest to gdzieś napisane w instrukcji. Mamy zestaw narzędzi w torbie za 100 zł. W zestawie są szczypce, kleszcze, klucz płaski, 5 wkrętaków, poziomica, podbijak ślusarski, nóż introligatorski. Z ostrzem oczywiście bit, uchwyt do śrubokręta, 10 bitów, 25 mm, taśmia miernicza 5-metrowa. Czy takie torby przydają się do użytku domowego? Jak najbardziej, nie musimy przynosić jakiejś dużej, ciężkiej skrzyni warsztatowej, która po prostu może nam tam porysać jakieś panele czy parapet. Małą torbę możemy sobie położyć gdzieś właśnie, tak jak mówię, nie powinna nam porysać, jest miększa, po prostu sprytniejsza. Nie mówię konkretnie ta torba, tutaj na pewno będzie minus. Minusem mogą być te siateczkowe kieszonki. Ta siateczka może nam po prostu pęknąć od jakiegoś tam nożyka, jakiś tam szczypiec i itd. Tak Jest adnotacja, że od czwartku i tylko do soboty, a w wybranych sklepach do niedzieli. Mamy tutaj pompę zanurzeniową do brudnej wody 1100W za 200 zł, 3 lata gwarancji. Maksymalna wysokość tłoczenia to 9 metrów. Maksymalna głębokość zanurzenia to 7 metrów. Wydajność to 20 tysięcy litrów na minutę. Złączka kątowa do przyłącza węża ogrodowego 25 mm, 1 i 1,14 mm, 32 mm i 38 mm, 1,12 mm. Nierdzewny wał silnika do czystej i brudnej wody zawierającej cząstki do średnicy 35 mm. A więc zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że tą pompę kupię i przetestuję, bo takie coś się może przydać. Dalej mamy elektryczne nożyce do żywopłotu 600W za 180 zł. 3 lata gwarancji. Obroty podczas cięcia 2800 na minutę, maksymalna średnica gałęzi to 18 mm, odstęp między zębami noża to około 24 mm. Długość całkowita około 600 mm, wyłącznik ochronny i hamulec szybkiego zatrzymywania. Nóż ze szlifowanej laserowo stali z osłoną przed uderzeniem. Ja żywopłotu nie posiadam, nie używam takich nożyc, a więc się nie wypowiem. W tym filmie to już będzie wszystko. Jeżeli używacie tych narzędzi, napiszcie w komentarzu koniecznie, które warto kupować, a które nie. I dajcie również znać, które chcielibyście, abym przetestował. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!